Przeprowadzka z Kanady do Panamy była dużo lepszym krokiem w podniesieniu standardu życia niż wyjazd z Polski do Kanady. W ciągu pierwszych 4 lat w Panamie odłożyliśmy 3 razy więcej niż przez 20 lat w Kanadzie. To tak jakby co roku można było odłożyć 10 razy więcej niż w kraju wysoko opodatkowanym. Witamy w kolejnym odcinku Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj wrócę do Panamy i odpowiem na pytanie, jakie są realia Panamy po prawie 9 latach życia tutaj. Czy Panama nadal sprawdziła się jako kraj numer 1 na świecie, przynajmniej dla nas? Ten okres miesiąca miodowego minął i może wkradła się proza życia codziennego? No to właśnie tego dowiemy się w tym odcinku. Osoby, które kiedykolwiek interesowały się zmianą kraju, słyszały na pewno o tak zwanym miesiącu miodowym i krachu, który po nim następuje. Wszystko jest nowe i ekscytujące. Mamy nowe miejsce, to mieszkanie lub dom, który musimy wykończyć. Jest nowy język, nowa kultura. To tak jak wakacje, tylko takie, z których nigdy nie wracamy. Mamy też nowe grono znajomych, z którymi mamy dużo więcej wspólnego niż z tymi, których pozostawiliśmy w poprzednim kraju. Wszystko jest ciekawe i wydaje nam się, że ten okres radości nie ma końca. I potem przychodzą pierwsze problemy. I jest ich dużo, więcej niż w tym poprzednim kraju, gdzie już wszystko mieliśmy ułożone. Dochodzi do tego brak rodziny i tych starych znajomych, o których tak szybko chcieliśmy zapomnieć. I jest to tak zwany krach. Dopiero potem wychodzi się na prostą i te chwiejne nastroje zaczynają się wyrównywać. Czy mieliśmy coś takiego? Być może, ale za bardzo tego nie zauważyliśmy. Pomógł tutaj fakt, że to już nasza druga przeprowadzka polegająca na zmianie kontynentu. Nie licząc może rocznego pobytu w Polsce. Ale chyba dużo ważniejsze było to, że zrobiliśmy aż taką dużą pracę domową. W sumie nie było nic takiego, co by nas zaskoczyło, a jeśli już, to były to sprawy tak małe, że nie miało to jakiegoś drastycznego wpływu na nasze doświadczenie. No i teraz odpowiedź na główne pytanie. Czy po tych 9 latach Panama nadal sprawdziła się jako kraj numer 1 na świecie? Sprawdziła się i to dużo bardziej niż oczekiwaliśmy. Pozytywnym zaskoczeniem, którego nie braliśmy pod uwagę, jest klimat. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to miejsce, które wybraliśmy, jest tym, gdzie inni przylatują na wakacje. Ale dopiero jak tutaj zamieszkaliśmy na dobre, okazało się, że jest to dużo lepiej niż się nam wydawało. A nie wydawało nam się aż tak dużo, bo przede wszystkim skupiłem się, aby dokręcić firmę i to był mój główny cel. Temperatura w Kanadzie przez cały rok mniej więcej jest między 26 a 32 stopnie Celsjusza. W ciągu roku są może 2-3 dni, kiedy woda w basenach nie jest ciepła albo bardzo ciepła, ale w oceanie jest ciepła przez cały rok. Nie można tego powiedzieć ani o Meksyku, ani o Karaibach, na które też zwracaliśmy uwagę jako potencjalne miejsce do przeprowadzki. Także wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej temperatura wody jest dużo niższa. Tylko Ameryka Centralna ma ten pas wody ciepłej przez cały rok i to zwłaszcza strona Pacyfiku, a nie Atlantyku. I tu ważna uwaga dla tych, którzy prowadzą własne firmy. Finansowo plan sprawdził się dużo więcej niż obliczałem. W ciągu pierwszych 4 lat w Panamie odłożyliśmy 3 razy więcej niż przez 20 lat w Kanadzie. Pomimo, że w Kanadzie też nie mieliśmy niskiego dochodu. To tak jakby co roku można było odłożyć 10 razy więcej niż w kraju wysoko opodatkowanym. Teraz już nie odkładamy aż tak dużo, bo po prostu zaczęliśmy więcej i to dużo więcej wydawać. Oprócz tego dużo więcej wkładamy z powrotem w firmę. Jak wyjeżdżaliśmy z Kanady, to co prawda mieliśmy bardzo duży dom, ale nie był on nawet do końca spłacony. I to po 20 latach mieszkania tam. Poza tym nie należał on nawet do nas, bo co roku trzeba było płacić super wysoki podatek od nieruchomości. Jak nie wierzycie, to spróbujcie przestać płacić podatek, no to zobaczymy, co się stanie. Tutaj już nie mamy żadnych długów i wszystko, co posiadamy, jest do końca spłacone. Tylko, że jest to w dużo ładniejszym miejscu. Wśród naszych sąsiadów jest powiedzenie, tylko nie mów o tym miejscu nikomu innemu. I ma to trochę głębsze znaczenie. Przeprowadzka z Kanady do Panamy była dużo lepszym krokiem w podniesieniu standardu życia niż wyjazd z Polski do Kanady. Ta poprzeczka standardu życia poszybowała w górę tak bardzo, że jest on teraz 3-4-krotnie wyższy niż ten poziom życia, jaki mieliśmy w Kanadzie. Tego akurat nie brałem pod uwagę.
Wiedziałam, że będzie lepiej, ale nie wiedziałam, że aż tak bardzo. Nie będę tutaj wymieniał dlaczego, bo i tak to brzmi jak totalny snob, więc nie chcę wkurzać nikogo jeszcze bardziej. Choć z drugiej strony dopiero jak wkurzyłem się, gdy po raz kolejny zobaczyłem, ile mi zabiera rząd w Kanadzie, to dopiero wtedy dostałem zdrowego kopa i zdecydowałem się to zmienić. Tak więc wkurzanie się czasami jest bardzo pozytywne, bo daje tą zdrową motywację. I mówiąc o motywacji, to wspomnę, że bardzo korzystnie wpłynęło to na biznes, bo rozwinął się i to bardzo. Nadmienił, że nasz biznes jest na rynku niszowym, więc nie da się naszej firmy rozkręcić na kolosalną skalę. Ale fakt, że już nie mamy tego ukrytego wspólnika w postaci rządu, dał nam dużo większą motywację do pracy. Bo zupełnie inaczej pracuje się, jak widzisz, że efekty tego możesz zachować dla siebie albo włożyć z powrotem w firmę. Tego nie mieliśmy przez poprzednie 20 lat pracując na Zachodzie. Wracając do wyższego standardu życia, kiedyś miałem taką ciekawą rozmowę z kolegą ze Stanów, gdy on stwierdził, że jakby był bogaty, to zmieniłby tylko jedną rzecz. Już nie latałby klasą ekonomiczną, a tylko biznesową. Tak mi to utkwiło, że jak tylko leciałem samolotem i przy wsiadaniu musiałem przeciskać się przez klasę biznesową do mojego wąskiego siedzonka w klasie ekonomicznej, to za każdym razem wspominałem kolegę i przyznawałem mu zupełną rację. Tutaj muszę wspomnieć, że jako były koszykarz należał do tych wysokich, więc w klasie ekonomicznej zawsze musiałem trochę pocierpieć, jak ten przede mną rozłożył siedzenie i wgniótł mi się w kolana. I udało się. Dzięki zamienieniu Kanady na Panamę już nie latamy klasą ekonomiczną. Musiałem na to poczekać, aż w końcu wyjadę z kraju bogatego Zachodu do kraju biedniejszego, ale za to z większą wolnością osobistą i gospodarczą. I tutaj jest właśnie inny ważny plus, którego w ogóle nie braliśmy pod uwagę. Wolność. Po prostu nikt się ciebie tutaj o nic nie czepia. Żyjesz jak chcesz, a zasady są bardzo proste. Nawet nie masz adresu pocztowego. Taka jest tutaj kultura, tak się żyje i to zresztą nie tylko tutaj, tylko w wielu krajach poza Zachodem. I o co tutaj chodzi? Dobrze się żyje w kraju, gdzie dużo rzeczy nie działa. Wcale nie musi być sophisticated, tak postępowo, bo jak jest zbyt duży postęp, to jest też dużo większa ingerencja rządów obywatela. Innym punktem, o którym nawet nie myśleliśmy, planując przeprowadzkę do Ameryki Łacińskiej, to grupa znajomych. Dla przykładu, planujesz przenieść się do St. Kitts. Ilu masz znajomych, którzy przeprowadzili się do St. Kitts? Zero. A ilu masz znajomych, którzy planują przenieść się do St. Kitts z twojego otoczenia? Zero. A jak już się tam przeniesiesz, to okazuje się, że zdecydowana większość twoich nowych znajomych jest w twojej sytuacji. Znają twoje problemy, zrobili tę samą pracę domową, aby tutaj przyjechać, a nawet mieli podobne motywy. Więc mają dużo więcej wspólnego z tobą w porównaniu z tymi znajomymi, którzy zostali w kraju. A jeszcze gorzej jest, gdy chcesz wyjechać z kraju, do którego Polacy tradycyjnie wyjeżdżali. Wtedy podważasz ich cały model życia, bo kwestionujesz ich główne osiągnięcia życiowe. Fakt, że oni wyjechali z Polski, na przykład do takiej Kanady. To jak teraz ktoś im powie, że to wcale nie jest to najlepsze miejsce do życia, to wywraca im do góry nogami cały plan życiowy, nad którym tak mozolnie pracowali. A w tym nowym kraju znajdziesz nowych przyjaciół, którzy przeszli przez coś podobnego jak ty i rozumieją ciebie dużo bardziej. A jak wybierzesz jakąś community na wysokim poziomie, to okazuje się, że ci nowi znajomi osiągnęli w życiu dużo więcej niż ty i możesz od nich wiele się nauczyć. O tym akurat nie myśleliśmy, robiąc plany i było to w sumie bardzo dużym zaskoczeniem. Kolejną niespodzianką była bardzo dobra służba zdrowia. Może nie ma to aż tak dużego znaczenia w porównaniu z Polską, ale z Kanadą różnica jest kolosalna. Nie musieliśmy jak na razie dość często z niej korzystać, ale te kilka razy, jak mieliśmy do czynienia z miejscową służbą zdrowia, to efekt był miłym zaskoczeniem. Poza tym mamy bardzo dużo znajomych, którzy są na emeryturze i jest to wśród nich bardzo częsty temat. Pomimo, że mieszkamy daleko od stolicy, dzięki temu, że w naszym regionie jest sporo emerytowanych obcokrajowców, to oprócz tego, że jest dużo klinik i laboratoriów, specjaliści przejeżdżają ze stolicy po kilka razy w tygodniu. I co ważniejsze, nie ma kolejek na wizyty u lekarza albo specjalisty. W porównaniu z Kanadą jest to nawet szokujące. Każdą wizytę z jakimkolwiek specjalistą można umówić jak nie na jutro, to na ten sam tydzień.
co w porównaniu z Kanadą, gdzie czeka się kilka miesięcy, a w przypadku niektórych prowincji nawet kilka lat, to Panama jest prawdziwym rajem. Już chyba ostatni plus Panamy, którego nie braliśmy pod uwagę, a który dzisiaj jest niesamowicie ważny. Jest to to, co spowodowało chyba najszybszą dekadencję Ameryki Północnej. Bezdomni i narkomani oblegający centra każdego większego miasta. Nie ma to może znaczenia z punktu widzenia Polski, ale Kanada tutaj stoczyła się już do poziomu Kalifornii albo jeszcze niżej. Zjawisko to było tylko marginalne jeszcze 10 lat temu, jak robiliśmy rozeznanie, gdzie by tu wyjechać z Kanady. Teraz jednak jest ono już tak drastyczne, że całkiem niespodziewanie wyprowadzka z kraju klonowego liścia okazała się dużo bardziej trafna niż zakładaliśmy. W ciągu 9 lat w Panamie nie widzieliśmy tutaj ani jednej osoby śpiącej na ławce, na kartonie, obdartej czy na haju. Być może tacy są gdzieś w Panama City, ale nawet jeżdżąc tam regularnie od wielu lat, ani razu nie natknęliśmy się na taki widok. Zresztą taka jest kultura latynoska, bardzo konserwatywna, prorodzinna i nie taka otwarta na wszystkie nowinki pochodzące z Zachodu. I oby było tak dalej. Jeszcze raz, nie każdy ma taką samą sytuację. Mówię tutaj tylko o naszym wyborze. Dlatego bardzo lubimy podróżować i najbardziej chyba wracać do siebie, do domu, do Panamy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.